Film Jego Wielka Miłość z roku 1936 zawisł na tej jednej, jedynej scenie. Oto Sufler, były aktor, teraz teatralne popychadło, dostaje od życia szansę, o której nawet nie śmiał marzyć. Pewien aktor się rozchorował i on może no, na zasadzie nagłego zastępstwa, oczywiście, zagrać samego Napoleona. W teatrze nie wiedzą, że sufler jest cichym, choć bezgranicznym wielbicielem cesarza. I kiedy staje na scenie, on nie gra Napoleona. On jest Napoleonem. Niestety nie tylko na scenie. W garderobie też. I w domu. I w knajpie. I na uroczystym przyjęciu, gdzie sztorcuje samego ministra jak cesarz swoich adiutantów. Z tym, że do czasu. Bo skromny sufler nie jest przecież w stanie podołać duchowej wielkości cesarza Francuzów, geniusza wojny, który podbił całą Europę. W rezultacie ten samozwańczy napoleonizm go niszczy i zabije. Proszę Państwa, w przedwojennej Polsce nie było aktora, który zagrałby to lepiej niż Stefan Jaracz. Chłopak z Podtarnowa, jeden z ośmiorga dzieci wiejskiego nauczyciela. Po lekcjach ojciec zaprzęgał konia i orał pole, by móc wyżywić całą tę czeredę. A Stefana nauczył jednej przydatnej umiejętności: posługiwania się czystą polszczyzną bez naleciałości gwarowych. No właśnie dzięki temu, no i, i talentowi naturalnie, Stefan Jaracz z latami wyrósł na pierwsze nazwisko polskiej sceny. Najlepszy był w rolach osób wydziedziczonych, złamanych przez los, odrzuconych, wiecznie przygarbiony, twarzy, o poszarzałej twarzy, o nieruchomych, zgasłych oczach, pogodzony z tym, że życie ofiarowało mu same ochłapy. Miliony widzów, którzy czuli się e, tak jak ci przegrani, których Jaracz tak świetnie grał, uwielbiały go. Stał się Bożyszczem, stał się ikoną sceny i ekranu, ale znowu nie umiał tej pozycji udźwignąć. Zaczął pić, wyrzucano go z teatrów, w depresji próbował nawet odebrać sobie życie. Jednak, kiedy w 1945 roku zmarł po obozowych przejściach, na znak żałoby zamknięto w Polsce wszystkie teatry, a flagi narodowe. Opuszczono na znak hołdu do połowy masztu. Więc jednak Napoleon.